Chwała Bogu. Chwała Bogu. Ja nie umiem po polsku, to ja chcę tłumaczyć. Ja nie potrafię po polsku, więc ja chcę tłumaczyć. Ja chcę zwrócić uwagę na dwa miejsca Słowa Bożego. Ja chcę zwrócić uwagę na dwa miejsca Słowa Bożego. Jakie są zapisane w Ewangelii od Marka. Jakie są zapisane w Ewangelii od Marka. I tam napisano tak. I tam jest napisane tak. To mów, każu wam. Dlatego mówię wam. Te słowa Jezusa. To słowa Jezusa. I on nie prosto prosi. I on nie po prostu prosi. Albo rozkazuje. Albo każe. Ale on to jak nagłosi i zwracaje uwagę. Ale on wspomina i zwraca uwagę. To mu każu wam. Dlatego mówię wam. Wse. Wszystko. I stoi koma. I sto jest kropka. Czego wy będziecie prosić w modlitwie? O co będziecie prosić w modlitwie? Wierzcie, co odejrzycie. Wierzcie, że otrzymacie. I będzie wam. I stanie się wam. My często chcemy na obrót. My często chcemy w drugi sposób. My jak poluczymy. My jak otrzymamy. Opinimy wiery. O wtedy my wierzymy. Ale to nie wiara. Ale to nie wiara. Wiara nie robi. Wiara idzie z przodu. Ja chciałbym jeszcze na jednym miejscu podzielić się z Słowem Bożym. Ja chciałbym jeszcze na jednym miejscu ze Słowa Bożego zwrócić uwagę, popatrzeć. Co napisano w Pisaniu do Hebrajów? To jest napisane w Hebrajczyków. Wiara jest dziejstwem nieoczekiwanego. Wiara jest wypełnieniem tego, czego oczekujemy. W rosyjskim przekładzie, w rosyjskim tłumaczeniu, jest napisano osuszczenie. Jest jakby wypełnieniem. Co my się robimy? Że my coś robimy. Kiedy Chrystus chodził po ziemi, on uczył ludzi, i często my zauważamy takie myśli. I często my zauważamy takie wypowiedzi. Majcie wiarę Bożą. Miejcie wiarę Bożą. A jaką oni mieli wiarę? A jaką oni mieli wiarę? Ja chciałbym troszkę kopnąć głębiej. Co takie wiara? Ja chciałbym trochę zakopać głębiej. Co to jest wiara? Ja przywiedu prosty taki przykład. Ja taki prosty przykład podam. My chcemy chleba. My chcemy chleba. My idziemy w magazyn. My idziemy do sklepu. My go nie zamawiali. My go nie zamawialiśmy. Nam nie kazali, że tam dla ciebie zostawiony. Nam nie powiedziane, że on dla nas tam jest zostawiony. A jak my idziemy? Ale my jakoś idziemy. To wiara wydania supieri. To wiara prowadzi nas do przodu. My nie idziemy w jakiś budowlany magazyn po chleb. My nie idziemy do sklepu budowlanego po chleb. A my, że znamy, gdzie nam iść. Ale my wiemy, gdzie trzeba nam iść. Gdzie może być chleb. Gdzie może być chleb. My siadajmy w miejski transport. My siadamy w miejski transport. Siadajmy w autobus. Siadamy w autobus. My nie znamy tego szofera. My nie znamy tego kierowcy. My nie znamy, czy on ma prawo jeździć. My nie wiemy, czy on ma prawo, żeby jeździć tym autobusem. My mamy swój napęd. My mamy swój kierunek. Ale my siadajmy. Ale my siadamy. A zwitki ja znam, czy on mnie powiezie tutaj, gdzie mi nie trzeba. A skąd ja wiem, że on poprowadzi mnie, pokieruje tam, gdzie mi potrzeba? I ludzie dają odpowiedź. I ludzie dają odpowiedź. A na tym autobusie jest tabliczka. A na tym autobusie jest taka tabliczka. I tam napisany maszrut. I tam jest napisany autobus. I my powierzyli, prawda? I my uwierzyliśmy. To jest wiara. To jest wiara. My powierzyli tabliczki. My powierzyliśmy tej tablicy. I my siedzieliśmy w autobus. I my usiedliśmy w ten autobus. I kiedy on tam siedzi za rolą siedzi. I kiedy on siedzi tam za kierownicą. To my wiemy, że on znaje, jak jeździć. To my wierzymy w to, że on wie, jak jeździć. No to jest wiara. To przecież wiara. Ale Bóg każe, majcie Bożą wiarę. Ale Pan Jezus mówi, miejcie Bożą wiarę. I satana wojuje proti ludzi. I szatan walczy przeciwko człowiekowi. I on za tą wiarę nie wojuje. I on za tą wiarę nie wojuje. No on wojuje za tą Bożą wiarę. Ale on wojuje za tą Bożą wiarę przeciwko jemu. Żeby ludzina nie miała wiary i nadziei na Boga. Żeby człowiek nie miał nadziei i wiary na Boga. I skiki jest takich ludzi? I ilu jest takich ludzi? Jaki przychodzi do rozpaczy. Którzy przychodzą do rozpaczy. I każe, Bóg mnie nie czuje. I mówią, Pan mnie nie słyszy, Bóg mnie nie słyszy. Bóg nie daje mi odpowiedzi. Bóg nie daje mi odpowiedzi.
Ale czy to tak? Ale czy to tak jest? Ja chciałbym zapewnić każdego z nas. Ja chciałbym zapewnić każdego z nas nie swoim słowem, nie swoim słowem, a z autorytetem Ewangelii. A autorytetem Ewangelii. Tam jest napisane pismania apostola Jakuba. Tam jest napisane listy apostoła Jakuba. Kiedy nastało gonienie w cerkwi, kiedy nastało przyszło prześladowanie kościoła, to ludzie rozsijali się. To ludzie rozbiegli się, rozeszli się. A on pisze słowo lista i każe 12 kolin. A on pisze list swój i mówi do 12 pokoleń, jakie rozsijeni, którzy są w rozsianiu. Radujcie się. Radujcie się. Czemu? Dlaczego? Czemu ja mam radować się? Mnie gore, bitane, nie pereswidują. Dlaczego ja mam radować się? U mnie bieda, u mnie smutek, mnie prześladują. Ale ja chciałbym skazać drugie. Ale ja chciałbym powiedzieć coś innego. To wszystko dopuścił Bóg? To wszystko dopuścił Bóg? Bo chce baczyć twoją twardość. Bóg chce widzieć twoją siłę, twardość taką. Chce baczyć twoje cierpienia. Chce widzieć twoje... cierpliwość. Chce wesnąć ciebie do doskonałości. Chce prowadzić ciebie do doskonałości. To znaczy Bóg zwrócił na ciebie uwagę. To znaczy Bóg zwrócił na ciebie uwagę. Jakby mi nie zwrócił uwagę. Jeśli by on nie zwrócił uwagę. To jak chcesz tak żyć. To jak chcesz tak żyć. I co będzie, chaj sobie tam będzie. I co będzie, jak niech sobie będzie. Ale napisano, Bóg zwerchsyny nie daje nikomu wypróbowania. Ale jest napisane, że Bóg zbyt dużego wypróbowania na nikogo nie nakłada. Jeśli on coś dopuścił, to on baczy twoją i moją siłę, to on widzi twoją i moją siłę, żeby możemy to przenieść. Ale nam to nie chodzi. Ale dlatego nie chce się. Ja tak słuchałem, jak przede mną było mówione słowo Boże. Ja tak słuchałem, jak przede mną było zwiastowane Boże słowo. Wy znacie ojca Herodiada. O, wy wiecie, ta Herodiada. Ona chciała żyć, jak chciała. Ona chciała żyć, jak chciała. Oni znali, jak trzeba. Oni wiedzieli, jak trzeba. Ale nie chcieli. Ale nie chcieli. Często my ludzie podobni. I często my ludzie jesteśmy podobni. Ja nie mówię, że my Herodiady. Ja nie mówię, że my jesteśmy Herodiadą. Ale my często swoje waszania wystawiamy dużo wysoko. Ale my nieraz swoje pragnienia wystawiamy bardzo wysoko. I ja tym myślę na uczniów Jezusa Chrystusa. I ja patrzę się na uczniów Jezusa Chrystusa. Oni zrobili całą komunę. Oni zrobili całą taką jakby komunizm. I wszystko było wspólne. I wszystko było wspólne. I oni przebywali w słowie, w modlitwie. Oni przebywali w słowie, w modlitwie. Trzeba odejść. Trzeba uwiarł. Było dane. Było dane. Trzeba jeść, było podane. Trzeba jeść, było podane. Oni wszyscy nie majątki podawali. Oni wszyscy cały swój majątek sprzedawali. Ale on nic oni nie zrobili. Ale jednej rzeczy on nie zrobił. Ja dziękuję Biblii, że ona wytrwaje tak, jak ono jest. Ja dziękuję Biblii za to, że ona otwiera prawdę tak, jak ona jest. Jezus Chrystus przed tym, jak był wzięty na niebo. Jezus Chrystus przed tym, jak był wzięty na niebiosa. Więc skazał takie słowa. On powiedział takie słowa. Idźcie po całym świecie. Idźcie po całym świecie. I propowiedzcie. I głoście. Zaczynajcie z Jerozolimu. Zaczynając od Jerozolimu. Swojego domu, gdzie wy żyjecie. Od swojego domu, gdzie wy żyjecie. I dalsze. I dalej. Ale oni zrobili i było dobre. Ale oni to zrobili, co zrobili, było im dobrze. Ale Bóg dywił się zecha. Ale Pan nas patrzył z góry. Ja was zostawiłem na ziemi. Ja was zostawiłem na ziemi. Ja wam dałem spasienie. Ja wam dałem zbawienie. Ja was nie zabrałem na niebo. Ja was mogłem zabrać na niebo. U swoje carstwo. Swoje królestwo. Ale ja wam postawiłem zadaczu. Ale ja wam dałem zadanie. I tu zadaczu my powinni wykonać. I te zadanie wy powinniście wypełnić. A wy się nie tyle, drugiego podniewajcie, obodrajcie. A wy jeden drugiego podnosicie, wzmacniacie. To dobre. To dobre. Ale to mało. Ale tego jest mało. Ja kazał idzić i mówić. A ja wam mówię, idźcie i zwiastujcie. Oni nie szli. Oni nie szli. To znajdzie, co Bóg zrobił? To wiecie, co Bóg zrobił? Bo mnie ich miłował. On ich miłował. I nie tylko ich, ale wszystkich ludzi, jakie ich okrążali. I nie tylko ich, ale i ludzi, którzy ich wszystkie okrążali. Dał w rozum kierownikom. Dał do rozumu kierownikom, władcom. Żeby oni zrobili gonienie. Żeby oni zrobili prześladowanie. I oni rozsijali się. I oni rozbiegli się. Jeden w domu mieście propowiedział. Jeden w jednym miejscu zwiastował. Drugi w drugim mieście. Drugi w drugim miejscu. I Bóg chrzcił Duchem Świętym. I Bóg chrzcił Duchem Świętym. I dawał uzdrowienie. I dawał uzdrowienie. Sława Bogu naszemu. Sława Bogu naszemu. Ty będziesz robić. Ty będziesz czynił. I ona, kuda ty myślisz? Jonaszu, dokąd ty biegniesz? Ty myślisz, tam znajdziesz spokój? Ty myślisz, że tam znajdziesz spokój? Ja ten Bóg, jaki znaje duchy twoje. Ja ten Bóg, który zna myśli twoje. I kuda ty nie schowajesz? Nigdzie ty się nie schowasz. I jak ty chcesz
żyć tak, jak ty chcesz, a nie jak Bóg. Jeśli ty chcesz żyć tak, jak ty chcesz, a nie jak Bóg, to Bóg podniesie w twoim życiu burzę. To Bóg podniesie w twoim życiu burzę. I ta burza przywiedzie ciebie do tego. I ta burza przyprowadzi ciebie do tego, że ty będziesz szukać Boga. Że ty będziesz szukać Boga. I on każe wodorośli obwinęły głową moją. I on mówi, że wodorosty naokoło mojej głowy obwinęły się. I ja w głębini wody. I ja w głębokości, w głębinach wody. Ale ty poczuj mi głos. Ale ty usłysz mój głos. I Bóg poczuł chwała naszego Boga. I Bóg usłyszał chwała naszego Boga. Bracie, sestry. Bracie, siostry. Jak często my sami popadamy w takiej sytuacji. Jak często my sami wpadamy w takie sytuacje. Ja nikogo nie chcę ukoryć tym. Ja nikogo nie chcę tym uniżyć. Bo ja taki sam jak i wszyscy. Bo ja i taki sam jestem jak i wszyscy. A może się jest. A może nie gorszy. Ale lubi nas Bóg. Ale kocha nas Pan. I często mówi do nas. I często mówi do nas. I Bóg ma cztery sposoby, jak promawia do ludzi. I Pan ma cztery sposoby, w jaki przemawia do ludzi. Bóg mówi przez swoje Słowo Święte. Bóg przemawia przez swoje Słowo Święte. Bóg mówi przez Duch Święty. Bóg przemawia przez Ducha Świętego. Bóg mówi głosem sowieści w serdecznie naszej. Bóg przemawia głosem sumienia w środku naszym. I Bóg mówi obstawami do nas. I Bóg przemawia sytuacjami do nas. I my dziękujemy Bogu. I my dziękujemy Bogu. Bo On ma jeden cel, przyprowadzić nas na niebo. Bo On ma jeden cel, przyprowadzić nas na niebo. A Satana chce rozbić wiarę. A Szatan chce rozbić wiarę. I On podchodzi z różnych stron. I On podchodzi z różnych stron. Ale sam Jezus Chrystus każe. Ale sam Jezus Chrystus mówi. Якщо будете вірити, що отримаєте, якщо будете вірити, що же отримаєте, то вам буде, то вам стане ще. Ну як це так вірити? Ну як то так вірити? Нічого нема. То ж нічого нема. Ну як я можу повірити? Як я буду вірити? Я не знаю, як у вас кажуть, але у нас на Україні кажуть так. Я не знаю, як у вас мовим, але у нас на Україні мовимо так. Що українці то є цікаві люди. Що українці то є цікавий народ. Jak nie pokusza i nie popróbuje palcami, jak nie skosztuje i nie dotknie palcami, to nie powiedzi. To nie uwierzy. Ale ja chciałbym przywieźć jeden przykład. Ale ja chciałbym przyprowadzić jeden przykład. I swojego życia. Ze swojego życia. Był taki czas, co było zeszłego roku. Był taki czas, to było zeszłego roku. Co było w lutym miesiącu. To było w lutym. Zimy teraz nas duże maleńkie. U nas zimy są naprawdę takie małe, delikatne. Ale był ten tydzień, kiedy zawijało, zakrutyło i nie chodził jaki transport. Ale przyszedł taki czas, kiedy jeden tydzień, kiedy tak zawiało, zasypało, że nie chodził żaden transport nie mógł przejeżdżać. I w ten moment ja zawoliłem. I w ten czas ja zachorowałem. Ja myślałem, że ja coś zjem dobre. Ja myślałem, że coś złego zjadłem. Potem mnie zaczęło bolić w boku, ja to było to pieczynka. Ja zacząłem mnie bolić w boku i zacząłem myśleć, że to są chodrowe. Potem stało, ból opuścił się niżej. A później ból opuścił się niżej. Ja myślałem, że to... Ja myślałem, że to wyrostek robaczko. I potem siernie się opuściło. A potem jeszcze niżej się opuściło. Ale tak boliło się, że nic nie spał. Ale tak bolało, że ja całą noc nie mogłem spać. Ja i modlę się i prosiłem Boga. Ja i modliłem się i prosiłem Boga. Ja wyjeżdżałem 3 razy do lekarni. Ja 3 razy wyjeżdżałem do lekarza. Ale wyjdę troszkę potem nazad. Ale wyjadę troszkę i później z powrotem. Tam takie kociołury śniegu do 2 metrów było. Tam tyle śniegu było, takie kupy śniegu nawet do 2 metrów. I ja wracałem się. Ja wracałem. Mnie stało troszkę lepsze. Mi stało się troszkę lepsze. Ale через тиждень я попав в лікарню. Але за тиждень я був вже у лікарні. Мене положили в урологію. Мені положили до урології. І знайшли в мене камінь на нирці. І знайшли у мене камінь на нирці. Зробили УЗД, зробили знімок. Зробили УСГ, зробили прищеплення. І там ці ті камні видно. І там те каміння знову відомо. І цей лікар, який лікував, дав мені якісь... Tabletki, ukoły. I ten lekarz, który leczył, on dał mi jakieś tabletki, jakieś zastrzyki. A через тиждень до мене сказав так. A za tydzień do mnie powiedział tak. Trzeba pojechać i той камін розбити. Trzeba pojechać i ten kamień rozbić. I є тепер такі різні апарати. Są teraz różne takie aparaty. Położyli mnie na той стіл, стали бити камінь. Położyli na mnie na ten stół, zaczęli rozbijać kamień. I ця лікарка, яка розбивала, каже. І та лікарка, która rozbija, mówi. Ну, я надіюся, що той камінь розпався. Я мав надію, що той камінь ще розпав.
I ja pojechał znowu do lekarni. Ja pojechałem znowu do szpitala. Bo to ja kilka w oblasti lekarni się robili. Bo to robili akurat tylko w wojewódzkim szpitalu. Kiedy przeszło kilka dni? Kiedy przeszło kilka dni? Oni powtórnie zrobili rentgen. Oni znowu zrobili rentgen. I zobaczyli, że ten kamień rozpadł się na cztery. I zobaczyli, że ten kamień rozpadł się na cztery części. I trzeba jego dalej wyjąć. I trzeba jego dalej rozwijać. Sam najmniejszy im nie wyjdzie. Sam najmniejszy on nawet nie wyjdzie. I znowu naprawdę mnie lekarze. I znowu skierowali mnie do szpitala. A ja każę do jednego brata. A ja mówię do jednego brata. Pierwsze, czym ja pojedę do lekarni. Zanim ja pojadę do lekarza, do szpitala. Ja pojedę do jednego pastora na modlitwę. Ja pojadę do jednego pastora tam na modlitwę. I kiedy ja pojechał? Kiedy ja pojechałem. Ja zajrzałem do niego do chaty. Ja zajechałem do niego do domu. Ja im mówię tak i tak. Ja mówię tak i tak jest sytuacja. U mnie był kamień i go rozbili na cztery części. U mnie był kamień i go rozbili na cztery części. A teraz mnie naprawili, dzisiaj, po obiedzie, mnie mają wbić znowu kamień. A teraz mnie nakierowali i po obiedzie znowu mają rozbijać te części kamienia. Ale ja przyjechał, żeby pomodlić się. A ja przyjechałem, żeby się pomodlić. On pomazał mnie oliwą. On pomazał mnie oliwą. Tak jak napisano w Ewangelii. Tak jak napisano w Ewangelii. Zwrócił modlitwę. Zrobił modlitwę. I ja pojechał do lekarza. Ja pojechałem do szpitala. Kiedy ja był pierwszy raz. Kiedy ja byłem pierwszy raz. I ona robiła OZD i tym wodila aparatem na nerce. I ona robiła USG i tym aparatem przyjeżdżała gdzieś tam, żeby zobaczyć tą nerkę. To ona nie mówczała, ona rozkazała. To ona nie milczała, ale ona cały czas mówiła. Ona kazała, jaki to kamień. Ona mówiła, jaki ten kamień. Jaki on może być twardy, a jaki on jest cienki. Jak on może być twardy, albo jakie te boki są u niego. Ona to wszystko mówiła. Ona to wszystko mówiła. A kiedy ja przyszedł drugi raz? Kiedy przyszedł drugi raz? Ona mówczy. Ona milczy. Szukaj ją w górę. Szukaj go góry. Szukaj ją wnizu. Szukaj na dole. Do środka, do zadu, zadnie prowieraje. Do środka, do tyłu i z tyłu sprawdza. I chce mówczy. I cały czas milczy. A ja sobie myślę. Ja sobie myślę. A czemu ty mówczysz? Dlaczego ty milczysz? Ona taka żinka była gorliwa. Ona taka kobieta, co dużo mówi. A potem mnie pytali. A później pytał mnie. A ty zdjęcie przyniósł? A ty przyniosłeś te zdjęcia. Każą przynieść. Przyniosłem. To pokaż. To pokaż. Ja wstałem, ubrałem się. Ja wstałem, ubrałem się. Pokazałem jej zdjęcie. Pokazałem jej te zdjęcia. Ona podziwiła do światła. Ona zobaczyła do światła. I wtedy zaczęła mówić. I wtedy zaczęła mówić. No tak, to sam najmniejszy nie pójdzie. O tak, no to ten najmniejszy nie zejdzie. I on trzeba być. Trzeba jego rozbijać. A ja myślę. A ja myślę. Czego ty nie baczał? A dlaczego ty nie widziałeś? Z nim zrobione do modlitwy. Zdjęcie zrobione do modlitwy. A on... UZD zrobione pismo modlitwy. A UZD zrobione po modlitwie. I ty niczego nie baczę na to. Niczego nie widziałaś. To znaczy, że coś Bóg zrobił. To znaczy, że coś Bóg zrobił ze mną. I ja pojechał do domu. Ja pojechałem do domu. Ona dzwoni do mnie i każe, gdzie mnie jest. A ona dzwoni do mnie i pyta, gdzie ty jesteś. 50 km od miasta. Ja mówię 50 km już od miasta. Ja jadę do domu i kamienia będzie nie będą. Ja jadę do domu i kamienia rozbijać nie będę. Ja przyszedł ty na mnie. Ja przyjechałem na nabożeństwo. Ja świadczyłem, jak Bóg mnie uzdrowił. Ja świadczyłem, jak Bóg mnie uzdrowił. Że Bóg zniął z mnie te kamienie. Że Bóg ściągnął ze mnie te kamienie. No lekarka nie baczała. No lekarka nie widziała. Ja mam prawo świadczyć. Ja miałem prawo świadczyć. I więcej tego, ja mam wiarę, że mnie uzdrowił Bóg. I więcej tego, ja miałem wiarę w to, że Bóg mnie uzdrowił. Przyszło dwa miesiące. Przeszło dwa miesiące. I jednego razu, kiedy ja chodziłem do witru. I jednego czasu, kiedy ja szedłem jakby do ubikacji. Ja zobaczyłem, że coś czarne wypadło. Ja zobaczyłem, że coś czarnego wypadło. I ja będę mówić tak prosto. Ja będę mówić tak prosto, otwarcie. Ja nie zwróciłem na to uwagę. Ja nie zwróciłem na to uwagę. No odczucia było jakieś takie stranne w mnie. Ale odczucia takie było u mnie jakieś dziwne. Kiedy drugi raz przyszedł. Kiedy znowu poszedłem. Ja znowu zobaczyłem. Ja znowu zobaczyłem. Ale kiedy ja przyszedł na rakowy nos. Ale kiedy poszedłem na... Do ubikacji. To ja poczułem dźwięki takie. To ja usłyszałem taki dźwięk. I czwartego kamienia ja zobaczyłem. I czwartego kamienia ja zobaczyłem, zobaczcie. Ja specjalnie wziąłem do posudu. Ja specjalnie wziąłem do takiego naczynia. Wziąłem to, wziąłem promylu. Wziąłem to, przemyłem. I kamień duży twardy. I kamień bardzo twardy. To było spółce. Takimi kombinerkami. I ich trudno rozruszyć. I było bardzo ciężko, żeby je rozbić. I ja każę temu bratu, jaki za mnie modlił. Ja mówię do tego brata, który do za mnie się modlił. I ja mu rozkazałem, jak wychodzę te kamienie. Ja mówię mu, jak wychodzą, jak wyszły te kamienie. A on taki zdziwiony. A on taki zdziwiony.
Każe to jak kamień wychodzi. Mówi to przecież jak kamień wychodzi. Bo ludzie na ściany idą. To mówi to ludzie na ściany wchodzą. Bo każe taka Biblia wielka. Mówi bo taki wielki ból. A mi każe, a jak to tak? Wtedy wychodzi kamień i nie boli. A mówię, a u ciebie co wychodzili kamień i nie bolało. Każe, ja nie znaję. Ja mówię, ja nie wiem. Ja znaję też, że mnie uzdrowił Gospodin. Ale ja nie wiem to, że mnie uzdrowił Pan. Sława Jemu. Chwała Jemu. Wierzcie, że otrzymajcie. Wierzcie, że otrzymacie. I będzie wam. I będzie wam. To nie moje słowa. To nie moje słowa. To słowa Syna Bożego Jezusa Chrystusa. To słowa Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jakiej pilnuje nad swoim słowem. Jakiej pilnuje nad swoim słowem. Czego on wypełniło się. Sława Jemu. Chwała Jemu. Wir, bratę, sestro. Wiesz, bracie, siostro. Może diabeł rozbywaje twoją wiarę. Może diabeł rozbija twoją wiarę. A ty stój w wierze. Ale ty stój w wierze. I przyjdzie przemoga. I przyjdzie zwycięstwo. Sława Jemu. Chwała Jemu. Nie tylko pro twoje choroby. Nie tylko o twoich choroby. Przez drogę umierania żyje od nas Ilja Mirowicza. Z drugiej strony od drogi ode mnie żyje nasze, z drugiej strony żyje rodzina wierząca. I kiedy ona powiedziała, i kiedy ona uwierzyła, człowiek niewierzący, mąż niewierzący, a dzieci stale kobiety zebrane, a dzieci zaczęły chodzić na bożeństwo. Doczka przyjęła chrzczenie, córka przyjęła chrzest, a syn kończył szkołę, a syn kończył szkołę, i zaczęli zabierać do armii. I zaczęli zabierać do armii. I on każe do swojej mamy. I on mówi do swojej mamy. Ja pójdę na wyprowadzę. Ja pójdę na pożegnanie. Do tego, kto idzie w armii. Do tego, który idzie w armii. U nas na Ukrainie robią takie z wielkim obiedem, gościną. U nas na Ukrainie robią z taką wielką gościną, z obiadem. I tam jest gorilka, tam jest tańce. Tam jest, mówimy, alkohol, wódka, tańce. A mama jego prosi. A mama jego prosi. Synu, nie idź. Synu, nie idź. Tam będą pić, tam będą tańczyć. Tam będą pić, tam będą tańczyć. A mi każe, ja jestem dorosły. A on mówi, ja jestem dorosły. Ja znam, że oni mają robić. Ja wiem, co ja mam robić. A ona każe do niego, synu. A ona mówi, synu. Jak tylko ty pójdziesz. Jak tylko ty pójdziesz. Ja stanę na kolanach. Ja stanę na kolanach. I Bóg ciebie powraca. I Bóg ciebie zawróci. Te słowa, one zburzyły jego. Te słowa jego tak zburzyły. Krepko udarem dwiema. I on mocno trzasnął drzwiami. I poszedł. I poszedł. A ona upadła na kolana. A ona stanęła na kolana. Przeszło 20 chwil. Przeszło 20 minut. To było blisko, to tam przez drogę, przez kilka chat przejść. To było blisko, to tam można było przez kilka domów przejść. I ona czuje na podwórku słowo, ktoś wołaje. A ona słyszy na jej podwórku ktoś woła. Ona wyszła. Ona wychodzi. A oni mówią, tytko, my przynieśli waszego syna. A ona mówi, ciociu, mówi, przynieśliśmy twojego syna. Mi coś zasłał. On coś osłał. Wykradli się świetną dopomogą. Wezwali karetkę. Zabrali lekarzy. Zabrali do szpitala. Zrobili operację na apendycyt. Zrobili operację na ślepą, na wyrostek nowaczkowy. I kiedy після narkozu on przyszedł w siebie. Kiedy on po narkozie przyszedł do siebie. Biernie siedziała mama. Obok niego siedziała mama. A więc pierwsze słowa jakie skazał. A on pierwsze słowa jakie powiedział. Mamo, ja znaję, czego ja tu. Ja mamo wiem, dlaczego jestem tutaj. To twoja modlitwa. To twoja modlitwa. I Bóg wrócił mnie od pijanki. I Bóg wrócił mnie od pijanstwa. Sława Jezusu. Sława Jezusowi. Dzisiaj Wir jest pastorem Horoda Romu. On dzisiaj jest pastorem miasta w Romie. Jest żywy Gospodin. Jest żywy Pan. Ja chcę, żeby każdy, kto jest na tym miejscu. Ja chcę, żeby każdy, który jest na tym miejscu. Ja nie znam was. Ja nie znam was. Ale ja znam, że was znaje Gospodin. Ale ja wiem, że was zna nasz Pan. Może twoja wiara pochybnęła się. Może twoja wiara, ona zatrzymała się. Może ty modlisz się za dziecko czy syna. Może ty modlisz się za córkę czy syna. A oni tam to świecie giną. A oni tam w świecie giną. Wierz, że ich przywiedzie Gospodin. Wierz, że ich przyprowadzi Pan. Bo za nich umierali Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, Syn Boży. Winie Boży. On jest Bogiem żywym. I spas Tebe. On zbawił Ciebie. I chce spasti Twoje winie. I chce zbawić Twoich bliskich. Sława Jemu. Chwała Jemu. Może Twoja wina pochytała się. Może Twoja wiara zatwiała się. I Ty myślisz, że Ty idziesz do spasienia. I Ty myślisz, że Ty pojdziesz do zbawienia. Znajdź, że Satana Tebe spuszczaje. Wiedz, że Satan Ciebie jakby tak atakuje. Ale Bóg chce dać Tobie perewogę. Ale Pan Bóg chce dać Tobie zwycięstwo. Jego prowincja lokalnie tu. Jego przywita dłoń, ona jest tutaj, na tym nabożeństwie. Wier Bogu. Wierz Bogu. Jezus Chrystus powiedział. Jezus Chrystus powiedział. Wierzcie w mnie i w ojca wierzcie. Wierzcie we mnie i w ojca mego. A w domie mojego Maćka. A w domu mojego ojca. Jest bardzo miejsca. Jest wiele miejsca. Tam jest dla ciebie miejsce. Tam jest dla ciebie miejsce.
miejsce. Może ty pierwszy raz przychodziłeś. Może ty pierwszy raz przyszedłeś na zgromadzenie. Może ty nigdy życia swojego nie oddawał Bogu. Może ty nigdy swojego życia nie oddawałeś Bogu. Ty nie poświęcił się na niego. Ty nie poświęciłeś siebie dla Boga. Staj, tam miejsce dla ciebie czeka. Jest tam miejsce dla ciebie czeka. Ale nie śpiewaliśmy jedną pieśń. Ale my śpiewaliśmy jedną pieśń. Że Noe budował kołczenie. Że Noe budował arkę. I wiń był odkryty. I ona była otwarta, ta arka. I ludzie nie znali, z kim dni będzie odkryty. I ludzie nie wiedzieli, ile ona dni będzie otwarta. Ja sobie tak wyobrażam. Ja sobie tak wyobrażam. Że ludzie możliwe naspiechali się. Że może ludzie się śmiali. Ujawić sobie. Wyobraźcie sobie. Wielki korabel stoi na wierzchni góry. Wielki statek stoi na górze. Nie ma niczego. Nie ma niczego. Woda daleko. Woda daleko. Możliwe ktoś podobał ten stary człowiek, możliwe w głowie ten będę polecał. Może ktoś pomyślał, ty stary jesteś człowiekiem, u ciebie coś może z głową nie w porządku. Może naspichali się z nią. Może śmiali się z niego. Ale przyszedł jeden moment. Ale przyszedł jeden moment. Kiedy Chosłowce drewnęli. Kiedy Pan zamknął drzwi. I one były zakryte. I one były zamknięte. I to dziwi kryło się niebo. I wtedy otworzyło się niebo. I jak stały lekkie dość. I kiedy zaczął padać deszcz. I wtedy woda stała podniewać się z drzwi. Woda zaczęła podnosić się z ziemi. Ludzie przychodzili i stukali. No i widź się. Może stukali i mówili, no ale otwórz. Ale było późno. Ale było za późno. I sobie do ciebie mówi Gospodzie. Ale dzisiaj do ciebie mówi Pan. O ten dzień stworzył Bóg dla nas. A ten dzień stworzył Bóg dla nas. Sława Jemu. Chwała Jemu. I chce czuć twoją modlitwę. On chce słyszeć twoją modlitwę. I nie prosto. Modlitwo, żeby my pomodlili się. I nie po prostu taką modlitwą, żebyśmy się od tak pomodlili. A modlitwo wiry. Ale modlitwę wiary. Jak ta dziewczynka za jego ja kazałem. Jak o tej dziewczynkowiecie, o której ja wspominałem. Ja byłem w Białorusi. Ja byłem na Białorusi. I jeden brat rozkazał swoje świadczenia. Jeden brat mówił swoje świadectwo. Kiedy ich після війни zbierali talentowitych chłopców. Kiedy ich po wojnie zbierali takich utalentowanych chłopców. Jaki rozbierali się w muzyce. Którzy potrafili grać jakieś w muzyce. To kiedy ją posłuchali. To kiedy jego posłuchali. Mówili o ten talent. O to mówili o to talent. I oni puścili do domu. Jego puścili do domu. Dali mu takie specjalne bumagi, żeby on gotował do paszporta. Dali mu taki specjalny papier, żeby on przygotował się do paszportu. Bo do niej paszporta połączyć było niemożliwe. A wtedy paszporta otrzymać nie można było. I on przyszedł do domu. I on przyszedł do domu. Відкрити хейко двері. Воно отримшив чутко дві. А мати обезсилена схилилася низько. А мама, ніж опустіша, ослабивши з сил, опустилася низько. І молиться. І молиться. І каже, Господи. І мовив, Пане. Без рук, без ніг, але верни його до себе. Без рук, без ніг, но вруч його до себе. А він каже, ті слова вони образили мене. А мовив, я те слова мені образили. Я вдарив дверями і вийшов на подвір'я. Я стопнув, чесною джвями і вийшов на подвір'я. I jakoś ja pogarno stało. Jakoś ja źle stanąłem. I stał padać. I upadłem. Ale na ziemię ja nie upadłem. Podchwyciły mnie mamy ręki. Ale na ziemię nie upadłem, bo mnie chwyciły ręce mamy. I ten brat Wania każe dalej tak. I ten brat Wania mówi dalej tak. Mama każe, synu, kuda ty to robisz? Mama mówi, synu, dokąd ty kierujesz się? Kudy ty spieszysz? Gdzie ty się śpieszysz? Od Boga ty nikudy nie pójdziesz. Od Boga ty nigdzie nie pójdziesz. Ja ciebie poświęciłem dla Boga. Ja ciebie poświęciłam dla Boga. I gdzie ty nie był? I gdzie byś ty nie był? Jak i on, Bóg ciebie przywiedzie do tego miejsca. Jak Jonasza, Pan ciebie przywróci do tego miejsca. Sława naszego Boga. Sława naszego Boga. To jest wiara. To jest wiara. Mama nie prosiła jego zdrowia. Mama nie prosiła jego zdrowia. Mama nie prosiła bogactwa. Mama nie prosiła bogactwa. Ale mama prosiła, żeby Bóg wrócił ją do swojego carstwa. Ale mama prosiła, żeby Bóg wprowadził jego do swojego królestwa. I Bóg sobie czuje twoją modlitwę. I Bóg się słyszy twoją modlitwę. Powiedz się Bogu. Dowierz się Bogu. I Bóg zrobi swoją robotę. I Bóg zrobi swoją pracę. Bóg będzie mu delikować duszę twoją. Bóg najpierw będzie leczyć duszę twoją. Będzie spasać rodzinę twoją. Będzie zbawiał rodzinę twoją. I będzie leczyć ciało twoje. I będzie leczyć ciało twoje. A wsia sława chaj będzie jemu. A chwała cała niech będzie dla niego. Ja bym chodził razem z wami. Ja chciałbym razem z wami. Skazać Boże, prowadź mnie. Powiedzieć Panie, przebacz mi. Żeby prosto tak zanosili modlitwę. Żeby prosto tak lekko podnosiliśmy modlitwę. Gdzie mamy wiary. Gdzie nie mieliśmy wiary. Ale Jezus każe. Ale Jezus mówi. Jeśli będziecie prosić. Jeśli będziecie prosić. Wierzcie, że będzie. Wierzcie, że będzie. Będzie syn spasenny. Będzie syn zbawiony. Będzie córka spasenna. Będzie córka zbawiona. Będzie człowiek spasenny. Będzie mąż zbawiony. Będzie żonka spasenna. Będzie żona zbawiona. Poza nich Jezus. Wrócić ruki Bożej. Wrócić
życie. Tak jak Gospodź uzdrowił mnie. Tak jak Bóg uzdrowił mnie. Ja zacząłem dziękować i świadczyć Bogu. Ja zacząłem świadczyć i mówić o Bogu. I ci kamienie wyszli przez dwa miesiące. I te kamienie wyszły przez dwa miesiące. Ja nie znam, przez kiki pójdzie twoja choroba. Ja nie wiem, przez ile przejdzie twoja choroba. Jeśli ty dowierzysz się Bogu. Jeśli ty dowierzysz się Bogu. To ja wierzę, że oni nie wierni Bogu. To ja wierzę w to, że On jest wiernym Bogiem. I przyjdzie twoje uzdrowienie. I przyjdzie twoje uzdrowienie. Bo napisano w ranach Jego nasze uzdrowienie. Bo jest napisane w ranach Jego nasze uzdrowienie. W minionym czasie. W przeszłym czasie. Ono już zrobione te uzdrowienie. Ono już zrobione te uzdrowienie. Ja powinien przyjąć wiarę. Ja powinien przyjąć wiarę. A wszystka chwała chaj będzie Jemu. A wszystka chwała niech będzie Jemu. Będziemy modlić się. Będziemy modlić się. I stanie na nogi.